No to co chwilę gra pada. Takie dziwne było, ale okej. No nie, bo to wszystko się pomieszało, to są chwili. Oszołom, dwa czy dwa plasterki, to my kupiłem oszołomowskie salami w paczce, ale kurwa, ile za kilogram wychodzi, nie? 65 zł, nie? Dobra. Lepsze są? No przecież zapakowane są jeszcze. Tamte były dobre, tylko tak na pewno. Przez maszynę to zależy, bo niektóre jak mają ustawione. Bo te co są po 30 coś tam w oszołomie, to nie smakują. Tak. A ta co teraz, to co jest jeszcze, to po ile były? Które? No te co kończę. Te co kończysz, to w Gzeli kosztują ponad 60 zł, a no, w Oszołomie, a w tym w Kauflandzie 42-45. W czwartek jechać do Kauflandu po salami. Nie, będziemy we wtorek jechać, bo ten stary mieszka do ubezpieczania. Tak, będziemy trochę później, bo samochód trzeba ubezpieczyć. Do pani. Ja. Wiem, że nie wchodzę. A, irytujące. Ona nawet, żebyśmy mnie przypomnieli, że ja jestem współwłaścicielem, no to w ogóle nie, mnie nie ignorowała. Tak jakby mnie tam nie było. Nie wiem, do starego. Pójdziesz teraz sam, jak sobie posiedzę w samochodzie. Zazdrowna jesteś, a co zazdrowna? O co? Ile ty masz? Ale to też irytujące jest. No tak. Bo jesteś we dwóch, a ona tylko z jednym gada, a drugiego olewa. To tak samo jakby z tobą gadała, a ja jego olewała, nie? No tam ci co byli, ta babka jest i to małżeńsko. Niewiele są, bo niewiele są. To rozmawiali z tobą jak w ogóle wspólnie z nami takie. To tam się coś zapytał, a tam nie w ogóle to. Nie, samochodowy. Motorowe za tydzień.
prowadzi tych rolników, co tam wybierają kobiety czy mężczyźni, no do... No. Już się wycwanili, bo pani z miasta szła, przychodziła do gospodarstwa i się promowała w telewizji, a potem, potem kolewała, miała w dupie. I teraz wy ten, jak nie masz nic wspólnego z rolnictwem, z wioską, no i to bardzo nie masz dobrze. Żadnego prawa do, żebyś ten, to nie jest powiedziane, że musisz się akurat z nim, że ci się spodoba, że ci się tam ożenisz, z nim, ale nie masz, nie no. Biorą takich. A, o to chodzi. No. Dobra, rozumiem. No. No i bardzo dobrze. Tylko z wiochy. No. A takie panie się przyjeżdżały i potem jeszcze się wyśliwały. Kasiora. To było tak, że nie tak, że tylko kasiora, tylko promowanie w telewizji. No czyli kasiora, no. Wszystko się na jedno kończy. Jedno łączy się z drugim.